Cześć, witaj. Pokażę ćwiczenie, które jest. No, ćwiczenie, które warto sobie wdrożyć do ćwiczeń codziennych, do takiego rozwijania warsztatu muzycznego, warsztatu gitarzysty. Uwaga, zagram to ćwiczątko. Uwaga. Teraz jak to faktycznie zagrać. Struna piąta, pusty próg, pusty, znaczy no, pusty. Struna piąta, próg 7-4-0. Uwaga. Dobra, 7-4-0. Później ta sama struna cały czas. 8-5. Później 7-3. I później 5-2. Kluczem do tego jest, do tego, żeby to płynnie wychodziło, jest po pierwsze, że to mamy trzy dźwięki, czyli mamy to grane triolami. Raz, dwa, trzy. Musimy sobie wbić do głowy, że to mamy po prostu trzy dźwięki grane w kółko. Takie. Czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Można sobie to tak jako pierwotny wzór tego ćwiczenia zrobić. Każdy z tych układów zagrać 4 razy, czyli 3 razy 4, 12 dźwięków. To ćwiczenie też warto sobie rozszerzyć na inne struny, czyli na przykład u mnie na, o, chociażby na najgrubszej, wow, na siódmej. Albo na strunie drugiej. Tak, dużo, jeżeli to się pogra, to po prostu zaczyna ręka tutaj zaczyna siadać. Jeżeli tutaj grasz, to czujesz, że ręka zaczyna coś tutaj się męczyć, to wypadałoby na chwilę przestać. Jest to z jednej strony i dobry, i zły znak. Zły taki, że no, ręka jest troszeczkę niedoćwiczona i widać, że wypadałoby więcej tych ćwiczeń grać. A drugi motyw taki, że... Jaki dobry znak jest taki? Dobry znak jest taki, jeżeli to gramy szybko i nam wychodzi, to jest bardzo fajnie, tylko że musimy, jeżeli szybko nam no to musimy przerwać, a warto byłoby to grać trochę dłużej. Bardzo istotne jest to, żeby na przykład spróbować zagrać w wolnym tempie na początku ten motyw.
Tu jeszcze taka uwaga, że tłumimy nadgarstkiem wszystkie struny, ale tą, którą gramy, nie tłumimy nadgarstkiem. Ona jest od razu tłumiona tymi palcami, którymi tutaj naciskamy. No myślę, że to jest spore wyzwanie, żeby już grać w dość szybkim tempie. Ja bym najchętniej by mi zależało, żeby każdy podesłał później link w opisie, link do swojej wersji, do swojego już osiągniętego tego ćwiczenia, do zagrania. Przypomnę jeszcze raz. Struna piąta, próg. Najpierw 4 razy gramy motyw 7-4-0. Później 8-5-0. Później 7-3-0. Później 5-2-0. Gwarantuję, zagranie tego w towarzystwie po prostu rozwali łeb, bo to jest dość proste, jakby na to nie patrzeć, to jest dość proste zagranie, ale po prostu efekt robi dość produjący. Trochę brzmi tak klasycznie, na przesterku brzmi jeszcze lepiej, to już tak brzmi neoklasycznie. Także uczcie, grajcie i do zobaczenia w następnych filmach.